Ja ka pinta. Ja ga nienawidzę much. Jeziora. Ona ma nogi jak ja. Spuchnięte. Mam ją czymś zabić? Jezus, to jest chyba końska mucha. Kurna, wyleciała mi. Masz tym. Zaraz ci odda. Ja cię nie biłem. Ja cię nie biłem. To ona. Ej, jest za tobą. Co ty gadasz? O Jezus Maria. Jak wleci oknem, tak jak dzisiaj ta jedna, wyleciała jednym oknem, wleciała pinda drugim. A tak się o styropian tukła. Dobra, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta. Krzysiu. I dzisiaj składamy meble. Generalnie stwierdziłam, że tutaj przydałby się jakiś stoliczek, żeby odłożyć butelkę po karmieniu, jakąś książeczkę, mieć coś tam pod ręką. Tutaj będzie taki regałik, pewnie mi się to nie zmieści, nie ma szans. I dotarły na te wszystkie rzeczy. Zamawiana jest taka konsola Zisk. Akurat trafiłam na promocję i kosztowała 185 zł za zamiast 270 chyba. Na biznes życia. Ty to zawsze znajdziesz promocję. No ja wiem. Nie, ale ty to robisz. Nie, no to się nazywa talent już, kochanie. I tam jest jeszcze półeczka. Miała bardzo dobre opinie. To jest blat. No miałam znać. O, tu są śrubeczki. Zmieści się to? Nie wiem właśnie. Mierzyłaś to? Nie. To zamówiłaś i nie mierzyłaś? Tak. Świetnie, tak jest najlepiej. No. O, tu mamy dół. O, jak będzie większy, no, to sobie będzie właśnie. No, ale proste, widzisz, ja wiem, co ja zamawiam. Wielofunkcyjne meble, to ja. To ty. Strasznie to duże śruby, jedno taki mały mebel. No bo to jest mebel do dziecka i on ma być stabilny. Jeszcze nie pospadaliście? Uważ, to zabrałeś. W trójkę tu siedzicie. No i się bawimy. Ej, uważaj na litos. Grupa skór. Ale mam spuchniętą stopę. Widzicie to? Jezus, jakie mam spuchnięte stopy. Nie wiem nawet jak paznokcie pomalować. No nie, ta mucha przyleciała. Dalej ją znalazł. Dalej weź, zrób coś z tą muchą. Przeszłabyś tam. Broń łyżeczka. Ja tylko tak udaje. Ja tak tylko udaje. Widziałam, jak ci skapła ślina, Alitos. Tylko udaje, że ona tak broni, ale przypadkiem, żeby mucha na nią nie wleciała, bo się po prostu obsika ze strachu. Taki to jest mały pies. No i jak tam, kochani, już poskładane? Dalej to idź do tej muchy. Czekaj, bo tu na śrubce masz. Nawet, ale jak to było? Ale po prostu, no baby brain. Myśli ci się tamto? Nikt nie próbował tego wkręcać właśnie wkrętarką. To jest jakiś złośliwy mebel. Bo on nie ma... Nie sięga wkrętarka. No to właśnie myślałem, nie masz jakiejś przedłużki do tej przedłużki? Nie, no tutaj już nie ma, tak. Też to jest głupie. Musiałbym to wszystko śrubokrętem robić. No trochę się będzie gibać. Co ty gadasz? No nie sięgnie mi. Jezus, to jest ta sama mucha. Dalej, zrób coś z nią. No przeszłaś koło niej, to jest mucha incognito. W świecie much to jest agent 007. Tak właśnie tu właśnie. No i to teraz. Dalej nie widzisz ją przecież. No i tak właśnie wygląda łapanie muchy przez dalię. Żeby przypadkiem jej nie wystraszyć. A żeby przypadkiem nie zbzyczała mi w twarzy, no. No może tak potuptam, może się wystraszy. Nie chce się straszyć. Ale ja będę no i taki jest wystraszony. O, tutaj przecież jest. O, i wiedziałam, że jej nie złapiesz, wiedziałam cię łapuć. Ej, patrz jak to jest. Dziecko ma własny pokój, a dorosły już nie ma. No, dotarło do mnie. CBA. CBS. CBA tu pisze. Centralne Biuro Antykorupcyjne. Wiesz co, ja się trochę boję składać tego mebla, bo zaraz przez okno wpadnie FBI. I tyle będzie. A to miało być tylko konsola dla Mikołaja. I Jysk nas na minę wpuścił. Dostałem w łeb tą przecież uważam. Bambusem. Trzeci kiedyś... No właśnie, no na... O ty... No właśnie. Tyle ile razy ja ten łeb oberwałam. No masz krzywo. Ale to tu ma być? Jakim cudem mi się chce coś źle? No bo patrz jak są tutaj tu, a patrz jak tu. Coś nie pykło. Bo tutaj drabinki nie będziemy się zamontować tutaj do tego. Coś poszło nie tak, nie? Komoda w tamtą stronę, tutaj drabinka w tę stronę. Podoba mi się. Cieszę się. Chybocę się troszkę. No chybocę się, bo jest nadywanie. Tu się nie powinna chybotać. Nie, ona taka po prostu jest. To jest dla pokoju dla dziecka? A no jak się ma głupie dziecko, to wszystko przewróci. Trzeba nauczyć, żeby nie przewracać. Dobra, spróbujmy ją wstawić tu, gdzie ma być. Uważaj na ścianę. I na wszystko. Ona jest ubita. Co ty gadasz? Gdzie? Tu. Ja jej nie ubiłem.
O fuck, i to porządnie. Także to odleci. Odleci. Ja jej nie lubię. Nie, trzeba dołożyć reklamację. 11,5 może się przesunąć, żeby było mniej więcej. Jak wam idzie? Bez nadziei. W ogóle nie chce mi się spać. W ogóle. Czemu się też? Nudzi ci się? Nudzi. Bardzo ładnie. W ogóle przyjechał do nas mój brat. Nie wiem, czy nie będzie spał na polu. Jeszcze parę mam kreśleń na kobietę w ciąży i tak się może to skończyć. Prawda, Daleń? Powiedz mu. Idź mu powiedz. O! Montujemy teraz roletę do pokoju młodego. Zostanie jeszcze nieszczęsna żarówka. To co, Krzyś? Otwieramy? Dobrze, że ten mebel jest taki lekki. O, możesz przynieść nożyczki z biura. To ja pójdę. W sumie to ja po nic nie robię i ja najbardziej spuchnięte kostki. Przepraszam bardzo, wszyscy patrzą teraz na moje kostki, jak bardzo są spuchnięte. Cześć, Daleniusz. Daleniusz, ty masz najchudsze kostki, więc wiesz. Tyleż tu się dzieje, proszę. Będzie ci łatwiej. Tutaj na złącze... Ale się kopłam w wiertarkę! Tu. Już prawie budujemy napięcie, Krzysiu. Coś widać. No ładne! Przeładne to będzie. No przezarąb czasa. Szafka z Oelixa. No mega. Krzyś, przekrój jeszcze lampę, tam ją stawiamy. Czadowe. Wkładamy młody zabawki. Włożyła zabawki. Pierwsze zabawki. To jest mój miś. Za czasów dzieciństwa. Sztruksik się nazywa. Nie, w ogóle nie jest ze sztruksu, ale taka kiedyś bajka była i stwierdziłam, że nazwę sobie sztruksik. Piękny ci. Mógłbyś żyć w czasach białych peruk. Oddaliśmy stolik do Iska z powrotem, bo był uszkodzony. Zareklamowaliśmy go. Okazało się, że można go zwrócić tylko do stacjonarnego sklepu. Tam go oddaliśmy. I nie było zupełnie żadnego problemu, także plus. Tak, to było mega fajne. Mimo, że on był ubity, to wiecie... I poskładany przez nas, bo my dwa ciołki, żeśmy sobie od razu brat odwrócili, żeśmy go tak poskładali, jak żeśmy go postawili, to żeśmy się kapli, że on jest zepsuty, uznali nam reklamację. A teraz jedziemy. Jedziemy na jakieś tam Twin Peaks, to są jakieś westernowe sprawy. No. I jeszcze tam wiele innych atrakcji. Zobaczymy na razie z zewnątrz, czy nam się tam opłaca wchodzić. No czy dokładnie, nie ma tam, bo mamy taki... godzinę 16:30 godzinę do celu, a otwarte jest do 18:00. Do 18:00? Tak. Serio? No. To nam się nie będzie opłacać tam wchodzić. To pójdziemy na lody. Dotarliśmy do Agaty. Znaleźliśmy taką sofę. No, bardzo wygodna. Tak, wszystkim jest mega wygodnie, tylko zastanawiam się cały czas nad tym materiałem, bo martwię się o ten materiał. I jeżeli ktoś ma, to bardzo proszę o opinię, ale jeżeli ktoś ma, a nie co mu się wydaje, bardzo prosimy. Bo wszyscy mają taką minę właśnie, błogiego relaksu. Ja się zastanawiam nad tym materiałem, żeby uszyć ją w tym materiale i to jest coś takiego. Ma taką wysoką ścieralność tutaj. No on jest miluś ten materiał, ja wiem, że on jest milusi. Jest do tyku taki. Ten jest zarąbisty. Myśmy się tu już zagnieździli i zadomowili, mam wrażenie. Tyle sof. My na jednej siedzimy, bo tylko jedna jest wygodna. Ona jest mega szeroka w ogóle. Tylko ona jest wygodna. To jest milutki. Materiał jest bardzo miły. Nie wiem, co zrobić. Na jedno moje serce mówi weź. A, bo jest promocja do 17 lipca. Minus 10% na wszystkie. Dostawaj mi się nie gratis. Zwiedziliśmy Agatę, znowu będziemy rozkminiać, a teraz idziemy do Obi zwrócić zasłony, bo jednak ostatecznie stwierdziliśmy, że musztarda u nas nie do końca wygląda, pomimo tego, że wielu się podobała, ale myśmy nie mogli się po prostu do tego przyzwyczaić, poskładaliśmy z Krzysiem. Moglibyśmy ewidentnie pracować przy składaniu zasłon i zostaje mi szycie zasłon samej, ponieważ jakoś ja uszyłam zasłony, te, które mamy ciemnoszare, w taki sposób, że gdy je składamy i rozkładamy, to nam nie ciągną firanki, a te z Obi rozwalały całą firankę, bo no, ciągły ją razem ze sobą. Za duże odstępy są między tymi kółkami. Tak, no i generalnie wyglądało to tak, że u nas zasłony chodzą tam i z powrotem cały czas, no to mało to było wygodne. A druga rzecz, to ja myślę, że co do rogówki, to jesteśmy zdecydowani. Tak, młody? Krzyś podaje... Którą? No tą naszą, ulubioną, tak. Tylko w jasnym kolorze. Ale w sztruksie. Bo tamten nie był przyjemny. No.
Także chyba podjęte. Zadecydowaliśmy. Sofa jest super w mieszkaniu, ale przy naszym trybie relaksu na sofach to jednak rogówka wygrywa. No, po takim czasie, kiedy nie mieliśmy, mieliśmy najpierw rogówkę, tak. Później nie mieliśmy. Jeszcze pewnie będą pytania, dlaczego wymieniamy tą sofę, którą mamy. No raz, że jest za mało miejsca, ale dwa, w ogóle mieliśmy jakieś zaćmienie, jeżeli chodzi o tą sofę, taka jest prawda. Na ten moment, kiedy ją kupowaliśmy, to była najwygodniejsza, na której siedzieliśmy. I pani obiecała nam, że to będzie na zasadzie takiej, że ona jest modułowa i za jakiś czas będziemy mogli dać sobie narożnik i zrobić z niej rogówkę. Okazało się, że ją wycofali z IKEA. Wszystkie sofy, które są w IKEA, są w niej nadal. Natomiast tą wycofali z opcji narożników. Nie ma elementu łączącego dwie sofy. I w tym momencie strasznie żeśmy się zeźlili na IKEA. Kurde, nie kupowaliśmy ją w listopadzie. Tak, a 3 miesiące później ją wycofali, a babka nam mówiła, że... Spokojnie. Gdybyśmy się nie pytali. Tak. Ale myśmy się pytali, czy to jest stała oferta. To tak, spokojnie. Spokojnie mogą być Państwo spokojni, sobie dokupicie tam kolejne elementy. Kupisz inne materiały. Tak. Że inny kolor nam się znudzi. Że będę mogła je po prostu wymieniać między sobą. No to wszystko nam wycofali po prostu. Sweet.